Guadalcanal captured, American forces had begun to turn the tide in the Pacific. But there was a long ways yet to go. Leyte Island would be the first stop in General MacArthur's return to the Philippines. By securing this island, he would have a foot in the door to invade the largest island, Luzon, where he had previously made a last stand on the Bataan Peninsula. By recapturing the Philippines, American troops would be able to cut supply and communication lines as well. Clear the ramp! 30 seconds! Move fast and use the mortar holes for cover! Keep the sand out of your weapons! Go! Go! Siemano, tutaj Maciek MP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątym już, z tego co pamiętam, z Battle for the Pacific. Żebyśmy mieli tutaj tarawę w tym momencie. Granaty magicznego rozwałki. Nie będę rzucał mięskiem, wystarczy, że już energii robi. Podoba mi się, że jedynymi brońkami, które mamy ze strony amerykańskiej, to Thompson i Garand, przynajmniej na razie. Wow! Ciała latają, zwłoki się walają, a ja tylko po prostu podążam za naszym Andrzejkiem. Jolo na bunkier. Macie granaty. In the nest of serpents, Warda. Go! Clear those trenches! O tak. A mam iść tam. Okej. Okay. Spoko. Lecimy z tematem. No co, granat? Albo dobra. Albo dobra, nie. Po cholery granat. Dobra, na razie jedyne z broni, które się naliczyłem, to po stronie amerykańskiej ten nasz podstawowy zestaw. Znaczy Tommy Gun. Mam wracać? Dobra. Tommy Gun, Garand. To poczekaj chwilę, Andrzej, a nie zapindalasz, że wiadomo jak szybko. Mamy Garanda, mamy Thompsona, mamy Colta. Natomiast z poziomu Japońców. Co to za dźwięk? Tak Colt na pewno nie brzmiał. Natomiast z poziomu Japońców mamy Type 38 Arisaka, Type 100, Type 99. Z mordę na bogatości z brońmi. Powiem wam, arsenał jest mega różnorodny. Jest w czym przebierać, naprawdę. Ła, przepraszam, uciekłem. Już. Znowu takie tanie odminowywanie. Z pojawiającymi się minami, spoko. Już, co mam zrobić teraz? Już, panie kapitanie. Jezus, jakie bombardowanko. O. Witaj. Nie wiadomo, czy to mój, czy to nie mój, mordę. Idziemy dalej gdzieś. Ten już jak odpalił się. Okej. Dobra. Chodź, biegniemy dalej, Andrzej. To trzeba robić, nie ma co gadać, trzeba robić. O! Dostałem po mordzie.
Disease, we're spreading the disease. O, Thompson jego magazynek mordę. Co za inteligent dawał 20, bo ja w magazynek do Thompsona, no naprawdę no. Wiadomo, że lżej, ale no. Nie ma amma. I need ammo. Mi się podoba. Tu mam iść, dobra. Już idę. Podążam, zapindalam. Za Iwaniem. Tu. No jakbym miał taką pepeszkę, ale bym tutaj mógł naparzać. O. I to mi ta taka opcja mi się podoba. Przepraszam, nie te. Mówiłem, że Type 99, to Type 96. Ale ładne okręty tam mam. No, zatrzymałem się na chwilkę, by podziwiać kunszt wykonania Type'a 96, a teraz na mnie krzyczysz, bo chciałem zabrać fajny, lekki karabin maszynowy. No fuck you. Jestem, już. Zadowolony? Tam teraz. Ło! Dobra. Aha, już mi się ammo kończy, fajnie. To żebym sobie poużywał broni. Mordę. Dawaj mi. Mordę jakiegoś automata, bo powtarzalnej broni to sobie nie pokorzystam. To jest never ending quest, po prostu mam tak iść. Dobra. No jak nie followuję ordersów. A, dobra, już. Musiałem po prostu poczekać, aż on wyjdzie. Luz. Co? Boli cię dupa? No i to było tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu. My się widzimy w kolejnym odcinku już niebawem, tak więc... Nara.